Witam Was bardzo serdecznie z tej strony minusportalu ptfo.pl. To jest kolejna strzelnica, a więc można już odwołać poszukiwania, można spokojnie usiąść przed monitorem i odrzucić wszystkie czarne wizje, które niektórzy z Was mieli po tym, jak w zeszłym tygodniu strzelnicy nie było. Nic wielkiego się nie stało, po prostu zabrakło mi zwyczajnie czasu. Jest dużo spraw na mojej głowie w tej chwili i one mają troszkę większy priorytet niż ptfo.pl. Dla Was pewnie niestety, tak więc jeszcze raz przepraszam, mam nadzieję, że sobie to nadrobimy. A dziś, jak zwykle, rozpoczniemy sobie od zasad. Otóż o temacie kolejnych odcinków zawsze decydujecie Wy. Zostawiacie swoje propozycje w komentarzach pod tym najbardziej aktualnym, a ja po kilku dniach sprawdzam, który z komentarzy dostał najwięcej polubień i to właśnie broń lub też gadżet z tego komentarza staje się bohaterem odcinka kolejnego. Przypominam, że głosujemy zarówno na Hardline'a, jak i na czwórkę, a dzisiejszym zwycięzcą zostaje Ace53SV. Nie jest to RPK, ponieważ RPK było już omawiane. Ja wiem, że ono było spatchowane, ale wiele innych broni, które były już omawiane, zostały także spatchowane i te, które teraz omawiamy, w przyszłości pewnie też dostaną jakiegoś patcha, a nie chciałbym stworzyć takiego precedensu, kiedy powracalibyśmy ciągle do tych samych kilku giwer, które ciągle byłyby patchowane. Zawsze pewnie byście wybierali te, które lubicie najbardziej. Jakaś drobna zmianka się pojawia, więc znowu do strzelnicy i wtedy zamknęlibyśmy się w kręgu kilku, może kilkunastu broni. Tego bardzo bym nie chciał, a więc dopóki nie umówimy wszystkich broni, dopóty nie będziemy powracać do tych, które już raz były omawiane. A więc moi drodzy, skoro to mamy wyjaśnione, przechodzimy sobie do statystyk, wspierając się grafiką z portalu synfk.com. No i na początek, jak zawsze, szybkostrzelność. Tu mamy 260 strzałów na minutę i jest to niestety jedna z gorszych wartości, jeżeli chodzi o właśnie karabiny wyborowe. Podobnie wygląda sprawa w przypadku prędkości wylotowej oraz maksymalnego zasięgu, zaledwie 580 m na sekundę oraz niecałe 3 km. Czy dalej będzie lepiej? Zobaczmy. Tutaj mamy standardowy model obrażeń, czyli mamy 45 do 15 metrów. Potem obrażenia zaczynają opadać do minimalnych 38 powyżej metrów 80. Ja już kilka razy mówiłem, że mi ten damage model w ogóle się nie podoba i prawdę mówiąc cały czas byłem zwolennikiem i orędownikiem tego, żeby powrócił damage model z Battlefielda 3, czyli maksymalne 50, żebyśmy na najbliższym dystansie mieli zabicie jednym headshotem, powiedzmy do tych 15 metrów, oraz dwoma strzałami w klatę. No oczywiście mamy tutaj jeszcze ulepszenie polowe obronne, tak więc można by się było przed tym uchronić, więc uważam, że wtedy balansik byłby ok, kiedy mielibyśmy 50 właśnie do 15 metrów, może opadać do minimalnych 38, ponieważ to nam gwarantuje zabicie trzema strzałami na każdej odległości. No i moi drodzy, taki moim zdaniem damage model byłby bardziej odpowiedni, ale mamy to, co mamy. Dalej przechodzimy do działu, w którym mamy wszystko to, co związane jest z amunicją i prędkościami przeładowania. No i tutaj nasz ASIC prezentuje się bardzo dobrze i prawdę mówiąc najlepiej. To jest najlepsza statystyka, jeżeli chodzi o tą broń i ogólnie jeżeli chodzi o właśnie grupę DMR-ów. Tutaj mamy aż 25 naboi w magazynku, razem z tym w komorze 26. No i całkiem ładne przeładowanie, krótkie 2,3, długie też nie jest złe, 3,4, ale biorąc pod uwagę to, jak dużo mamy naboi, to raczej w to długie nie wpadniemy. Mi się chyba raz udało, zresztą chyba będzie nawet na gameplayu, ta sytuacja, kiedy właśnie miałem aż tylu przeciwników do strzelania, że wystrzelałem się całkiem do zera i musiałem 3,5 sekundy niecałe czekać na nowy zapas amunicji. Tak więc, moi drodzy, to jest coś, co Ace'a wyróżnia, to jest jego najlepsza wartość. A jak z pozostałymi? No, jeżeli chodzi o model odrzutu, to nie jest jakiś tragiczny, ale też nie jest najlepszy. Mamy dość sporo w górę, mocna jedynka. Na szczęście odrzut dla pierwszego wystrzału to jest jeden, ten mnożnik, więc tutaj nic się nie zmieni, a każdy strzał oczywiście będzie pierwszym, bo ta broń nie ma ognia automatycznego. Odrzut w lewo to minus 0,1, odrzut w prawo 0,3, a więc zawsze nam odrzuci w prawo albo o 0,1, albo o 0,3. Coś, co mi się nie podoba, jeżeli chodzi o statystyki tej broni, zresztą o statystyki większości DMR-ów, może dużej części DMR-ów, to jest to, jak prezentuje się dokładność ognia w zależności od sposobu celowania i poruszania się. O ile jestem w stanie zrozumieć, zaakceptować, już zdążyłem się przyzwyczaić do tej bardzo słabej celności w ADS-ie, kiedy się poruszamy, no taki Battlefield 4 jest, no to w bezruchu 0,125 tysięcznych dla broni, która ma być precyzyjna właśnie na tych średnich, a nawet średnio długich czy dłuższych dystansach, to wypada słabo. To widać na tych gameplayach. Nieraz miałem takie przeświadczenie, że coś jest po prostu nie tak. Albo nie są rejestrowane hitmarkery,
albo ja po prostu słabo widzę, ale jak przeglądałem sobie te gameplaye, no to właśnie tak to wygląda, że pomimo tego, że celuję centralnie w przeciwnika, te strzały chybiają i powtarzam 5, 6, 7. Im szybciej zaczynam spamować, tym gorsza ta celność. Staram się nie poruszać albo wręcz na pewno się nie poruszam, a pomimo to muszę oddać kilka strzałów więcej niż planowałbym właśnie, aby wyeliminować tego przeciwnika, także bardzo mi to przeszkadzało. No i uważam, że to jest jeden z dużych minusów tej broni, poza tymi, które właśnie prezentowaliśmy na samym początku. Do tego sobie jeszcze powrócimy w podsumowaniu. Jeżeli chodzi o ogień z biodra, no to wartości nie są tragiczne, no ale strzelamy w ten sposób tylko w krytycznych sytuacjach. Mamy tutaj 3, gdy się nie poruszamy, i 4 w ruchu, tak więc jak ktoś podejdzie na 2-3 metry, szczególnie jeżeli będziemy mieli celownik z większym przybliżeniem, no to z tego biodra możemy zacząć strzelać, ale jeżeli ma 100% zdrowia i broń automatyczną, to raczej mała szansa, że uda nam się go trafić, a musimy, pamiętajcie, przynajmniej 3 razy, chyba że trafimy jakiegoś headshota z biodra, to raczej mało prawdopodobne. No, w tym czasie raczej zdąży nas zabić z jakiejkolwiek broni automatycznej, tak więc lepiej w ogóle w takiej sytuacji się nie znajdować. No i w ten sposób koniec statystyk i teraz przechodzimy sobie jak zwykle do doboru najlepszych dodatków i akcesorii. Zacznijmy od celownika. Tak jak widzieliście na początku, biegałem sobie troszkę z kojotem, ponieważ próbowałem wyczuć tę broń i zobaczyć, o co w niej w ogóle chodzi. Potem oczywiście przełączyłem się na pryzmę, bo celowniki ze średnim przybliżeniem to jest coś, co DMR-y lubią najbardziej. To ze względu na to, że na tych średnich dystansach najlepiej się sprawdzają. Oczywiście w dominacji o te średnie dystanse troszkę trudno, no ale starałem sobie radzić tak jak mogłem. Jeżeli chodzi o lufę, no to biegałem na początku także z tłumikiem, stwierdziłem, że i tak mamy dość słabą prędkość wylotową jak na DMR, poza tym dystansów nie mamy za długich, a jednak to, że byłem ukrywany na minimapie, nieraz mi pomogło. No i moi drodzy, na właśnie taką dominację można sobie takiego tłumika założyć. Oczywiście lepiej się będzie sprawdzać, jeżeli chodzi o walkę na dystansie bez niego, no ale ten słabszy ADS w bezruchu, no nie wiem, jakoś tak jak mówię, nie składało mi się to wszystko w taką broń, z którą chciałbym walczyć na dystansie. Pozostało nam jeszcze oczywiście do dobrania jakieś akcesorium. Z tej grupy ja nie wybierałem niczego. Szczególnie kiedy biegałem z tłumikiem, to laser zdradzałby tylko pozycję, raczej z biodra się starałem nie strzelać. Kiedy biegałem bez tłumika, także tego lasera nie zakładałem, bo starałem się tak pozycjonować, żeby być troszkę dalej od przeciwnika. Wtedy ten laser nie pomagałby mi w tym, żeby właśnie móc go zaskoczyć. No i ostatnia sprawa to oczywiście chwyt. Tutaj raczej bezapelacyjnie chwyt pochylony. On nam ograniczy odrzut przy pierwszym wystrzale, no a właśnie tego byśmy potrzebowali, szczególnie właśnie przy tym celowniku na troszkę dłuższy dystans. A więc tak sobie można tego DMR-ka poskładać, a czy to nam pomoże, czy pomoże nam właśnie taki zestawik troszkę go ulepszyć, bo tak jak wspominałem na początku, no nie jest to mój pierwszy wybór, jeżeli chodzi o tą grupę broni. Otóż, moi drodzy, średnio. Nie wiem, co jest z tym karabinem nie tak, albo co jest ze mną nie tak. Po prostu razem nie współpracuje nam się za dobrze. Nie wiem, czy jest to kwestia tej nie najlepszej prędkości wylotowej połączonej razem z tym słabszym ADS-em. Oczywiście mamy więcej naboi, ale tak naprawdę przy DMR-ze nie zależałoby mi na tym, żeby mieć tych kilka naboi więcej, ponieważ ja chcę jak najszybciej wyeliminować przeciwnika, wtedy mogę sobie szybko przeładować i oczekiwać na kolejnego. 20 naboi w DMR-ze spokojnie wystarcza, żeby zabić powiedzmy 4, o ile tylko ich trafimy, a ja tu miałem bardzo duże problemy. Na początku myślałem, że to jest może kwestia tego, że troszkę zardzewiałem, bo miałem kilka dni przerwy od Battlefielda, ale nie, wziąłem inny karabin i wszystko było ok. Po prostu nie mogłem się z tym Ace'em dogadać. No i moi drodzy, nie wiem do tej pory, czy jest to wina moja, czy jest to wina tego Ace'a, ale tak jak mówię, no nie polecałbym go jako jeden z DMR-ów. Są o wiele lepsze, są takie, które mają lepsze parametry, no a ja raczej szukałbym właśnie w tych broniach bardzo dobrej prędkości wylotowej, jak najlepszej celności, jak najmniejszego odrzutu, aby właśnie na tych dłuższych linach, na troszkę większych trybach, albo na mniejszych trybach, ale bardziej stacjonarnie, bardziej spokojnie właśnie pilnować jakiś pozycji. Do takiej gry ta broń została stworzona, do takiej walki została w rzeczywistości zaprojektowana, no i tak też powinniśmy z niej korzystać, a nawet w takich sytuacjach, kiedy już stworzyłem sobie dłuższą linię, to tak jak widzicie na tych gameplayach, 4, 5, 6, 7 strzałów, ile tego jeszcze trzeba, żeby ubić jednego przeciwnika. Jakakolwiek broń automatyczna, nawet z dużym odrzutem, na tym dystansie poradziłaby sobie moim zdaniem
lepiej, a więc jeżeli mam Acer 53SV ocenić, nie mogę dać więcej niż 6, no powiedzmy 6,5 maksymalnie punkty. Oczywiście można z nim wykręcić dobry wynik i mi też udawało się być zawsze w czubie tabeli, ale nie wynikało to z tego, że była to świetna broń. Po prostu starałem się grać jak najlepiej i musiałem mocno naginać właśnie swoje zasady, mocno przystosowywać swój styl gry do niedociągnięć niestety tej broni. A więc, moi drodzy, powoli sobie na dzisiaj kończymy. Oczywiście zostawiajcie swoje propozycje na odcinek przyszłotygodniowy. Jeżeli ten wam się spodobał, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować, dodać portal do ulubionych. A ja już odmelduję się i życzę wam miłego weekendu z tej strony Miniu z PTFO.pl.